Kontynuujemy przygodę. Kontynuujemy przygodę i jest taka sytuacja, że jesteśmy w budynku, nie w budynku, w obozie tych... Snafik! O! 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 Hej, chcesz pić? Czy gadać? Czego potrzebujesz? A propos, kuchnia Snafa. Masz coś dobrego do jedzenia? Chcę sprawdzić nowy przepis. Ognisty gulasz w mocnym sosie. Mocny sos? Sos z bardzo mocnego bimbru. Dostałem ten przepis od niejakiego Lu. Zdobądź składniki i przygotuj. No, na pewno, będę ci chciał pomóc. A ja zrobię sos. Co ty na to? Dobrze, zrobię to. Super. Oto przepis. Gulasz ognisty. Naprawdę chwila. Zajebisty. Dobra, gdzie dostałem przepis? Mocna gorzałka. Snaf potrzebuje trochę gorzałki do swojego sosu. Dał mi przepis na mocną nalewkę, którą mam przyrządzić przy stole laboratoryjnym. Dobra. Teraz gdzie jest ten przepis? Przepis na... Jak przygotować młot Lu? Przepis na młot Lu. Składniki mocnej nalewki. Bierzesz butelkę, a także dwie rzepy. Sporą garść bagiennego ziela. Dodajesz do tego kły błotnego węża. Mieszasz w butelce, gotujesz z działką rumu. Na zdrowie. Według starego ślepca lepiej nie wdychać wyziewów. Gulasz ognisty. Naprawdę zajebisty. Lucia! Ty tutaj jesteś? O-ou. O-ou. Lucia. Garcia. Co słychać? Słuchaj, jak będziesz głodny, idź do Snafa. A jak chcesz się napić, to rozmawiasz z odpowiednią osobą. Co możesz mi zaproponować? Niestety nie mamy piwa. Mamy tylko to, co przywieźli paladyni. No cóż, przynajmniej do czegoś się przydali. A poza tym mamy mocniejsze trunki pędzone na miejscu. Grog i biały rum. Powinieneś spróbować tego. Dostałam przepis od Samuela. Ten stary pijak wie. No to jest normalnie. To jest dziwka, nie? Bo ona pracowała w czerwonej latarni. Hej, czy ty przypadkiem nie jesteś z Corinis? Nie przypominaj mi o tym miejscu. Miałam tam straszne życie. Gdy przypływały nowe statki ze skazanymi, miasto tętniło życiem. Ale pozostali... Nie, dziękuję. Może to dlatego, że jesteśmy na wyspie. No cóż, tamte czasy to już przeszłość. Zerwałam już z Elvrichem. Dlaczego? Bo to tchórz. Gdy bandyci mnie porwali, nic nie zrobił. I co zamierzasz teraz robić? A, zobaczymy. Na razie dobrze mi tu, razem ze Snafem, Fiskiem i innymi. A, czyli rozmawiałeś widzę, już z Torusem? Jest grubo. Oj, no się, ale kawał chłopa. Przepraszam. A wracając do twojego pytania. Nie mam określonego celu. Biorę, co daje mi los. Biorę, co los da. Życie Made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Nie lubisz paladynów, prawda? Tych fanatyków mordujących dla zakonu magów ognia? Nie. Lord Hagen i jego oprychy zajęli miasto. I wszyscy ich teraz słuchają. A to mi się nie spodobało. Nie chciałam czekać, aż przyjdą do czerwonej latarni mnie aresztować. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście. Mogę ci pomóc w rozwinięciu zręczności. Dlaczego mnie to bawi? Bo wiem, w czym ona jest dobra. Chcę się czegoś napić. O kurwa. Chcę się stać bardziej zręczny. Mięso pieczone. A tu jakieś wyjście jest tajemne.
śmieszne, rozumiecie? Że rączka. O, snafie. Stół alchemiczny. No i kurde, bierzemy wszystkie rzeczy potrzebne do przyrządzenia. Może już nawet mam te rzeczy, których on potrzebuje. Destyluj gorzałkę. Za mało składników. Kurwa, muszę się teraz upewnić, co mi jest potrzebne jeszcze. Czekajcie. Rzepa, tutaj jest wszystko. Może jeszcze czegoś potrzebujemy. Jezu, trzęsienie! Dobra, uwaga. Składniki mocnej nalewki. Bierzesz butelkę i teraz tak, dwie rzepy są potrzebne. Spora garść bagiennego ziela, rzepa, bagienne ziele. Pamiętajcie, dwie rzepy, bagienne ziele, kły błotnego węża i rum. Dobra, no to teraz tak. Rzepę mamy jedną, czyli jeszcze jedna rzepa potrzebna. Bagienne ziele, mamy bagiennego ziela, 13. Mamy rum. Czy nie mamy? Biały rum. I kły bagiennego węża, gdzie to są te tutaj? Kości. Gdzie te kły mogą być? Siła. Kurwa. To ja mogę nie mieć kiełów. Nie mam. Nie umiesz wyrywać zębów. Fuck. No to czyli jak nie umiem. Bez właściwego klucza. Jak nie umiem wyrywać zębów, to teraz lipa, tak? No chyba, że od kogoś załatwić. Czekajcie, załatwimy od kogoś. Czuję, że jesteśmy w stanie załatwić. Nie budź go. Co? Dla swojego dobra trzymaj się z daleka od Skinnera. Ten koleś jest nieprzewidywalny. Niedawno zabił gościa, który go obudził. Niech no debil. Śpi. Tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. Powinien był wiedzieć lepiej. Jesteś kopaczem? To przez te spodnie? Nie, noszę je, bo są wygodne. Ale dobry, dobry rym. Masz, spróbuj, nabierzesz sił. Trzeba zawsze ćwiczyć, żeby nabrać sił. Dokładnie, ja też to mówię. Ale masz klatę, stary, jakie masz łapska. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc. Ja pier... Jakie ty masz łapy. Chcę być silniejszy. Jakie ty masz łapiska, stary. Dobra, budzę Skinnera. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Skinner, wstawaj, pało. Co się tu u diabła dzieje? Po co mnie obudziłeś? Założę się, że nawet nie wiesz. Nie, ja odpowiadaj. Za późno na wymówki. Masz teraz dwie możliwości. Walczyć ze mną i moją Betty. Albo spróbować ucieczki. Ja na twoim miejscu... Próbowałbym uciekać. Co on wie o ludzie? Robni go! Daj z siebie wszystko! Nie pozwól na to! Dawaj tą Betty. Klucz do skrzyni. Tak kończą frajerzy. Skinner, wiesz? Niedaleko, czekajcie, jeden niedaleko kryjówki Żuana, drugi w ruinach niedaleko domu uzdrowicieli. Bohater może je sprzedać. No i to jest dobrze. Nie będę się uczył niepotrzebnie. No i patrz, no i... Mieliście chłopa i nie macie chłopa. Jak wy mi to wytłumaczycie? Ogółem powiem tak, tak wygląda życie.
takie rzeczy. Zobacz ten miecz. Pokażcie tą Betty. Ty, dobra jest ta Betty, tylko zręczność, moi drodzy, jest potrzebna. Czyli myślę, że tym mieczem dobrze by wojowała Lucia. Nikt nie chce wiedzieć. Hej, cześć. Czego chcesz? Gdzie dostanę kilof? Idź do Huno Kowala. Ale posiadanie kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Jeśli chcesz wejść, musisz najpierw porozmawiać z Skomplikowana sprawa. Do Torusa możesz nawet nie iść. Jeśli nie masz czerwonego kamienia, to cię nie wpuści. Co myślisz o Estebanie? On tu jest szefem. Myślę, że jest w porządku. Siemaneczko, Daddy. Chłopaków zawsze wpuszcza do kopalni. Gdzie zdobyłem czar na życie? To znaczy taki. Nakupiłem 15 takich zwojów, wiesz? Te zwoje tanie były tam za jakieś grosze na targowisku. Znasz się na górnictwie? Jestem najlepszy. O kurwa, jaki pewny siebie. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Trzeba wiedzieć kilka rzeczy. Złoto to nie ruda. To piekielnie duża różnica. Jaka kobieta nosiłaby na szyi łańcuch wykonany z rudy? Zacznij kopać od góry do dołu. Tym sposobem najłatwiej odkopać samorodki. Niektórzy kopacze robią odwrotnie, ale to o wiele trudniejsze. Potrafisz ocenić moje umiejętności kopania złota? Pewnie. Robię to już od ponad 35 lat. Wszystko poznam. Powiedziałbym, że jesteś przeciętnym kopaczem. Nie musisz mi tego mówić. Znasz już moje zdanie. Lenar, ja ciebie kojarzę, kurde. Czołem. Czołem, jestem Lenar. Witaj w obozie kopacza. Kopacza? Myślałem, że to obozowisko bandytów. Jasne, ale bandyci też zajmują się tu kopaniem. Nauczysz mnie wydobywać złoto? Jasne, ale wtedy będziesz go mieć więcej. Właśnie o to chodzi. Dobra, ale powinieneś oddać mi część złota, które wykopiesz. Cóż? Najlepiej od razu oddaj mi moją część. Potrzebuję 50 sztuk złota. Dobra, dam ci. Naucz mnie, jak wydobywać złoto. No dobra. Trzeba uderzać spokojnie i jednostajnie. Nie śpiesz się, ale uważaj, żeby nie zasnąć przy pracy. No fajnie. Nie wal ciągle to jest tak jakby... w jedno miejsce. Spróbuj wyciąć ładny złoty samorodek. To jest tak, jakby ktoś musi tłumaczyć, jak się kopie łopatą w ziemi. Wskazówkami, a zostaniesz pra... Kurwa, jak można tego uczyć w ogóle gadając? Dobra, powiedzcie mi teraz, czy to kopanie złota w ogóle jest spoko, czy to się do czegokolwiek przydaje. No ja sobie skrzynię. To jest twoja skrzynia? Czarna chmura nad domem. On nadchodzi. Krwią. Przyzywałem go. On, który mnie obserwuje. Och nie! Odejdź! Jezu, zostaw debil. Mnie! Dobrze się czujesz? Zielony. Zielony nowicjusz. Nie mogę go znaleźć. No nie znać pany. Masz. Weź to bagienne ziele. Nie zielony ani nie silny. Nie zielony, nie silny. Jak mogę ci pomóc? Zielony. Zielony nowicjusz pomaga nowicjuszowi. Kurwa, co ty, z wykopu zielonek? Naćpał się! Zielony nowicjusz. Dobra, weźmy te rzeczy z tego. I przeczytajmy, o czym on dupczy. Zielony nowicjusz. Te łodygi można całkiem nieźle zwijać.
Ale nie ma porównania z tym, co mieliśmy w obozie na bagnie. Jeśli wezmę wyciąg z dwóch łodyg bagiennego ziela i zmieszam go z polnym rdestem, można to będzie porównać do ziela nowicjusza. Zielony nowicjusz łagodzi wszystkie bóle i oczyszcza umysł. Czyli ty jesteś po prostu ćpunem, gościu, bardzo zaawansowanym. Nie mów, że to nieprawda. Hej, jeśli szukasz uczciwego kupca, to właśnie go znalazłeś. Moja chata stoi zaraz za domem Estebana, więc jak będziesz czegoś potrzebować, to wpadnij. To jest możliwe. Chwila. Handel. Pokaż mi swoje towary. O! I to jest to, na co czekałem, czyli dawać potki. Powinien był wiedzieć. Dawać potki. To będzie jeszcze więcej kłopotów. Dawać potki. Jabłka wszystkie. Rzepa. Jedną rzepę kupujemy, bo dwie nam są potrzebne. A dobra, jeszcze jedną. A wszystkie kupię. Ziele lecznicze nie. Ogniste korzeń. Żądło nie. Wytrychy sobie kupmy. Piersi magicznego pancerza to nie. Aha. Sługa burzy. Co to jest? Grog marynarza. Dobra, gościu, to ja już mam wszystko, co bym chciał. Słyszy się to i owo. A czy Fiska nie było w jedynce? Też przecież byli. Ochroniarz? Estaban jest. Czekajcie, pogadajmy. Więc to ty jesteś tym gościem, który wywalczył sobie wejście do obozu. Wieści szybko się rozchodzą. Franco był twardy. Nikt nie śmiał mu się przeciwstawić. Nikt poza tobą. Mówię to tylko po to, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Trzymam się od tego. Jeśli spróbujesz tego samego ze mną, zabiję cię. Nic nowego. I co przydał się pieprz? A do czego ten pieprz się przydał? Gdzie? Do czego? A do tego, do snafa? A to ja nic nie wiem na ten temat. Dużo by mnie to kosztowało. Potrzebuję lepszego pancerza. Po co? Masz już zbroję. Musi ci wystarczyć. On myśli, że chce wejść do kopalni. Oczywiście, że tak. Rozmawiasz z właściwą osobą. Każdy, kto pracuje w kopalni, dostanie ładny udział w złocie. A ja odpowiadam za czerwone kamienie, bez których Torus nikogo nie przepuści. Daj mi jeden z tych czerwonych kamieni. Pewnie, ale nie za darmo. Zwykle domagam się pewnego udziału w wykopanym złocie. Jak tam twoja sprawność w kopaniu? Znasz już parę sztuczek, prawda? Gdybym dał ci czerwony kamień, to na pewno nie dlatego, że jesteś wykwalifikowanym kopaczem. Nie. Mam dla ciebie inne zadanie. To żadna tajemnica. Dobra. Tak? Jeden z bandytów próbował mnie usunąć. Jednak to on został usunięty przez moich strażników. Pewnie chciał zająć twoje miejsce, co? To był dureń. Skretyniały oprych. Szczerze wątpię, że sam wpadł na ten pomysł. Nie, wykonywał czyjeś zlecenie. A ja mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Nieważne, kto wysłał zabójcę, zapłaci za to. Znajdź go, a ja wpuszczę cię do kopalni. Właśnie dlatego przysłał mnie tu Senian. Senian? On też dla mnie pracuje. Kazałem mu mieć oczy szeroko otwarte. Nie musisz mi tego mówić. Od czego mam zacząć? Wszyscy w obozie wiedzą o tym incydencie. Tak więc nie musisz tego trzymać w tajemnicy. Spróbuj się dowiedzieć, kto jest po mojej stronie, a kto nie. Porozmawiaj ze Snafem. Ten gruby kucharzyna zawsze dużo wie. Gdyby to zależało od co do tego... Słuchaj, mam... Wróć... To przecież oczywiste. Dobra, nie będę z tym gadał mu, żeby mi oddał. To jest bandyta. Zapiszmy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Od razu od grubasów wyzywa, nie? Nic się nie zmieni. Od grubasów wyzywa. Mikstury powodujące stałe zmiany. Eliksir zręczności. Jedne goblinie jagody. Mikstura szybkości. Zębaty. O, smoczy korzeń. Eliksir siły. Uważanie tych mikstur to najważniejszy, najwyższy stopień alchemiczny. No ale ja przecież nie jestem w stanie robić tego, nie? A może ktoś za mnie będzie mógł to robić? Zmieszaj tytoń i zwiń łodygi. O! Przekształcenie
Nowicjusza, jedna łodyga. Jest. Czekajcie. Zrób nowicjusza. Dobra, zielony nowicjusz gotowy. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. O Jezu, ale było kombinacji dużo. A jeszcze będzie więcej pewnie, nie? Bydlaki. Bydlaki i mocarze. O, skrzynia jest ukryta. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo. Lewo, 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 prawo, lewo. Okej. No, powiem tak. Kucharz musi mieć brzuch. No bo co to za kucharz bez brzucha, nie? To znaczy, że nie je swoich rzeczy i że się nie zna na jedzeniu. To jest wyznacznik. A wiadomo, że kto nie ma brzucha, ten słabo... Wiadomo. No to jest znana prawda i to wam dziewczyny potwierdzą. No przede wszystkim Nadia, a już wkrótce Lucia. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Naprawdę sądzisz? Musi po prostu więcej... Kto nie ma brzucha, ten słabo gotuje, no. To się nigdy nie zmieni. Czekajcie, ja się prześpię, bo jest kurde tak ciemno. To nie może być tak dalej. To są ochroniarze. Pogadam z ochroniarzem. W porządku. Tknij tylko Estebana, a zginiesz! Co za debil. Naprawdę sądzisz. Dobra, idę z zielonym nowicjuszem do tego frajera. Może się zjara dobrze. Chodź tu, ćpunie. Patrz, co mam. Zielony. Dobrze, spróbuj tego zielonego nowicjusza. Dobrze, spróbuj tego zielonego nowicjusza. O, zajarał. A, moja głowa. Kim jestem? Fortuno? Co się dzieje? Dobrze, a teraz powiedz mi, co z tobą? Byłem kiedyś członkiem Bractwa Śniącego. Wtedy wszystko było jeszcze w porządku. Tak, wszyscy byliśmy skazanymi przestępcami, ale życie dla nas, nowicjuszy, nie było takie złe. Hej, ja też byłem więźniem w Górniczej Dolinie. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Ja nic nie pamiętam. Ciemność przesłania mój umysł. Spróbuj się skoncentrować. Co się stało? Jak odzyskałeś świadomość? Kruk. Pamiętam tylko kruka i ciemne pomieszczenia. O co chodzi z krukiem? Ukradł. Co on ci zrobił? Ach, przepraszam. Czuję się, jakby mój umysł nie był wolny. Sam tego nie rozumiem. Musi być jakiś sposób, żeby przywrócić ci wspomnienia. Może jest sposób? Guru znali sztukę koncentracji i manipulacji umysłem. A ty wiesz coś o tych rzeczach? Nie, obawiam się, że ta wiedza zaginęła. Cholera. Jeżeli jest jakiś sposób na uwolnienie twojego umysłu, to go znajdę. Potrzebujesz więcej bagiennego ziela? Tak, potrzebuję tyle ziela, ile tylko zdołasz przynieść. Zapłacę ci lepiej niż fisk. Dobra, ale nie sprzedajemy mu, bo nam jest potrzebne bagienne ziele. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. No właśnie. O! Mojego decyzja. Paul! Handlujesz może sprzętem kowalskim? Huno chyba ma stal. Ja mam tylko kilka kawałków rudy, ale one nie są na sprzedaż. Ruda to jedyna cenna rzecz, jaką posiada. Czyli wiem, kogo bić. Pracujesz dla Huno? Chciałem zarobić trochę złota, zacząłem pracować dla Huno. To jest Gothic of the Boberek. Od Estebana nie dostałem już nic. Powiedział mi, że nie jestem już potrzebny. Tak więc praca dla Huno to moja jedyna szansa. Naprawdę sądzisz? Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego ode mnie chcesz?
wszystko w porządku? Człowieku, ja chcę tylko spokojnie pracować. Sam tak mówiłem. Hej! Kuno. Od razu widać, że znasz się na swoim fachu. Już to kiedyś słyszałem. Przynosisz stal? Stal? Nie, chyba mnie z kimś pomyliłeś. Wyglądasz znajomo. Spotkaliśmy się wcześniej? Oczywiście, w starym obozie. W starym obozie, racja. A to jest faktycznie to ty ten... jesteś tym wścibskim gościem. Myślałem, że nie żyjesz. To jest ten, co nas uczył na początku tak kowalstwa, tak? Kto jeszcze przeżył? Paru ludzi. Niektórzy uciekli z krukiem, tak jak ja. Wielu zginęło w obozie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Opowiedz mi o ucieczce. Kiedy przestała istnieć bariera, zapanował chaos. Niektórzy się ukryli, inni uciekli, a wszystko zostało Jezu, przecież Gothic... Co zrobiłeś? Próbowałem uciec z obozu, gdy nagle zrobiło się strasznie jasno i poczułem straszliwy ból. Trafił mnie cholerny przecież kruk piorun. Był z tyłu ciągle za... Ciągle mi się zdaje, że go słyszę. Później dowiedziałem się, że znalazł mnie Torus w starym i obozie. Ze sobą. Przecież kruk tam z tyłu był, nie? To o tego kruka chodzi. Jezu, teraz sobie dopiero przypomniałem. Dawidek, 200 IQ. Potrzebuje lepszej zbroi. Cóż, możesz ją mieć. To, że jest taka droga, to wina Estebana. Ten parszywy pies ściąga haracz z każdej sprzedanej przeze mnie zbroi. Co ty masz? 45. W dupie mam tą zbroję, stary. A co do próby zabójstwa Estebana? Czego ode mnie chcesz? Szukam osoby, która zleciła zabójstwo. I przyszedłeś z tym do mnie? Myślałem, że możesz coś wiedzieć na ten temat. Ale nie wiem. Pokaż mi, co masz. Dobra, gościu, kupujemy tą stal, rozgrzaną też. O! Ty! Bryłka rudy, czy warto ją kupić, czy... Bo ja potem chciałbym lepszą broń tworzyć, nie? Czy mam ją kupować, czy tam w Górniczej Dolinie jej dostanę więcej? Nie można na tym polegać. Znasz już moje zdanie. To żadna tajemnica. Pierścień siły, premia do siły 5. Weźmiemy sobie chyba, co? Jaką broń masz? 70, 80. Trzeba uważać na to, co się. Nie mam czasu na takie rzeczy. To wszystko tylko. Dobra, bierzemy. Tylko ten pierścień się zastanawiam. 5 siły. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Zostałbym... Czekajcie, zobaczmy to. Myśli, że to takie łatwe. Mamy 80 siły bym miał wtedy, gdybym go założył. I czy mógłbym lepszą broń nosić? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nic to nie zmieni. Nie może być tak dalej. Trzymam się od tego z daleka. Nie, nie mam lepszego pierścienia. Mam pierścień siły, ale on daje plus 3. Ten daje siły 3. A teraz mam pierścienie założone tak. Uzdrowiciela pierścień. Dużo by mnie to kosztowało. I ta odporność. Dobra, to wezmę uzdrowiciela pierścień w ogóle, wywalmy i kupię pierścień siły. Pas siły mam plus 5. Dobra, olać to. Tego jest więcej, wierz mi. To przecież oczywiste. Żadna wielka sprawa. Pouciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Gdyby to zależało. Dobra, olać tam dwa siły to. Dobra, tutaj. Zapiszmy sobie. No, jakaś skrzynka. Myślę, że tutaj może coś być, co? Od kowala. Szkoda, że tylko złoto. Proszę mi nie spoilerować za bardzo. Bo to nie o to w tym chodzi. Ja u niego nie sprzedam broni, którą wykułem, nie? To tylko u swojego kowala mogę zrobić. Ty, a może tu coś z tyłu jest? Zębate ziele. Dobra, idziemy zaraz do Snafa. Co on wie o służbie? To przecież oczywiste. Nie można na tym polegać. Amulet mam założony, ale jaki? Tego jest więcej. Amulet siły mam. 10 siły jest. Wiesz, mówi się
Amulet Franka daje siłę, zręczność i premia punktów trafień. Jak myślicie, co lepsze? Amulet Franka 4-4-40 czy 10 siły? No chyba 10 siły, nie? Żadna wielka sprawa. Mnie nie musisz o to pytać. Dobra, lecimy ze Snafikiem. Co wiesz na temat próby zabójstwa? Chodzi o ten zamach na Estebana? Wiesz, skąd wieje wiatr. Oberżysta widzi wszystko, ale nie bierze niczyjej strony. A więc coś wiesz? Tego nie powiedziałem. Co byś zrobił na moim miejscu? Zastanowiłbym się, co wiem na temat osoby, która zleciła zabójstwo. Po pierwsze, był to najpewniej jeden z bandytów, czyli jest tutaj w obozie. Po drugie, skoro jest w obozie, to znaczy, że cię obserwuje. Pytanie brzmi, jakie masz szanse na znalezienie tego człowieka? No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? No wszystko się może zdarzyć. Dziękuję. Hej, nie powiedziałem ci nic, czegoś byś wcześniej nie wiedział, jasne? Wszystko się może zdarzyć. Co ludzie sądzą o Estebanie? O kogo ci dokładnie chodzi? Każda informacja kosztuje. Ile? 10 sztuk złota. Dobra, no to gadaj po kolei. Co mi powiesz o Finie? Dobry kopacz. Ma zmysł do szukania złota. Z tego powodu Esteban go szanuje. Wydaje mi się, że się nawzajem dobrze dogadują. No? A właśnie chcę też jednego wziąłem. Batonik se wezmę Monte. Co Lenar myśli o Estebanie? O ile dobrze wiem, Lenar nie myśli. Nie myśli. Super. Co powiesz? Warto było 10 golda dać. Senian jest jednym z ludzi Estebana. Pracuje dla niego już od pewnego czasu. Co Emilio sądzi o Estebanie? Wydaje mi się, że nie zapaliłby świeczki na jego grobie. Rozumiesz, o czym mówię? O. Co możesz mi powiedzieć o Fisku? Fisk to Fisk. Płaci haracz Estebanowi i oddaje mu część towarów, które dostaje od piratów. Wydaje mi się jednak, że Esteban za bardzo go nie obchodzi. Huno lubi Estebana? A, Huno, właściwie nic o nim nie wie. To jest kowal. Ta informacja jest za darmo. Aha. Co gratis. Wiesz na temat Pola? Wydaje mi się, że nie przepada za Estebanem. Pracuje dla Huno, więc nie schodzi już do kopalni. A jakie jest twoje zdanie o Estebanie? Kto o nim mówi, szybko kończy martwy. No to ja... No wszystko się może... No pewnie. Dokładnie. Ale rozmowa... Powiem wam, że zmroziła mi w krew w żyłach. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Nic. Co? Ona jest podejrzana. Słuchajcie, ona jest podejrzana. Wiecie dlaczego? No bo patrzcie. Przede wszystkim ma rozdarte na dupie spodnie. Widać jej rowa normalnie. I to jest podejrzane bardzo. Że ona się nie boi. Jeszcze ma taki choker założony na szyję. Wiecie po co to jest dziewczyną, nie? Wiecie po co to jest? Nie żeby ładnie wyglądały. Trzymam się od tego z daleka. To wszystko tylko pogłoski. Widzi i słyszy się to i owo. Czarny pas tak zwany. Kto opowiada takie co do tego rzeczy? Zadania? Słuchaj, mam... Wróć. Nie mów, że to nieprawda. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Kto opowiada takie rzeczy?
Na beki to noszą. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. O kurwa. Był w sztok pijany. On myślił, że to takie ładne. Może być tak dalej. Ogniste ziele. Dziś się z tobą nim podzielę. Ogniste ziele. Dokładnie to samo. To żadna tajemnica. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Znasz zasadę. Bez czerwonego kamienia nikt nie wejdzie do kopalni. Zapomnij o kopalni. Muszę się dostać do kruka. A właśnie, pewnie, muszę was w grupie. Ale zasady dotyczą wszystkich. Muszę was na grupie zaakceptować. Nawet ciebie. Idź z powrotem. Jeśli spróbujesz wejść na górę bez pozwolenia, strażnicy cię zabiją. Takie są zasady. Jak ci się coś nie podoba, to idź porozmawiać z Estebanem. On jest odpowiedzialny za obóz. O takich rzeczach. Tu was dodaję do grupy na Facebooku, jeżeli ktoś jeszcze nie wszedł do grupy. On myśli, że to takie łatwe. To wam daję linka. Trzeba uważać na to, co się mówi. Macie, tutaj jest link do grupy. Żadna wielka sprawa. O. Kto opowiada takie rzeczy? Arkania, mocno, ua. Nie musisz mi tego mówić. Zaraz was dodam. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Dużo by mnie to kosztowało. Hej! Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? To naprawdę ważne, żebym dostał się do kruka. No i co z tego? Naprawdę sądzisz, że zdołasz do niego dotrzeć? Tak więc wybij to sobie z głowy. Nie wiem, ty mi powiedz. Nie pamiętasz mnie? Ze starego obozu? Jesteś jednym z więźniów? A może byłeś jednym z moich strażników? Co z tego? Wydaje ci się, że teraz jesteśmy sojusznikami? A ja to Rusa zabiłem chyba, nie? Nie wydaje mi się. Albo nie? Może to ty obaliłeś barierę. Może to ty zabiłeś moich kumpli. No i co z tego? Te dni już minęły. Chcesz wejść? To zdobądź czerwony kamień i nie marnuj mojego czasu. Tego jest więcej. Wiesz? Daj spokój, wpuść mnie. Przez wzgląd na stare, dobre czasy. Pozwól, że ci coś wyjaśnię. Wiesz, dlaczego właśnie wciąż żyję? Nie wiem. Bo zawsze byłem lojalny względem moich ludzi. A ja nie, nie i cię zabiłem. Nie musi mi się podobać to, co robi kruk. Ale mimo to będę przestrzegać zasad. I ty także. Mam dla ciebie kamienną tabliczkę. To nie ta. Liczą się tylko czerwone. Hej, a co z pancerzem? Gdzie go dostanę? Nigdzie. Takie pancerze są zarezerwowane dla Straży Kruka. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadza się rekrutację, ale koniec końców decyzja nie należy do mnie, a do Kruka. Sam tak mówiłem. A ty szmato. Ukradnę ci z kufra wszystko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Stój! Bez czerwonego kamienia nie wejdziesz. Po prostu więcej ćwiczy. Bo co? Dobra, spokojnie. To twoja ostatnia szansa. Natychmiast się cofnij, bo inaczej po tobie. Chyba sobie żartujesz. No, w każdym razie ja jestem poważny. O kurwa, wszyscy mnie atakują. Dobra, to był żart. O! Nie poszło, dobrze. Regał na książki. Daj przeczytać. No daj se przeczytać, gościu. Kurwa, gościu. Hej. Kopalnia. Crimson otrzymał i przetopił 79 samorodków złota. Scotty otrzymał towary wartości 250 sztuk złota. Garas otrzymał 6 samorodków złota. Wszyscy strażnicy otrzymali 9 samorodków. Obóz, Straż Kruka, 25 sztuk złota. Finn 60, Lenar 40, Emilio 50, Inni 20. Hunofisk Snaf, w zależności od towaru. Myśliwi
Szef powinien to wyjaśnić. Franco otrzymał 7. Franco otrzymał 7? Tego jest więcej, wiesz? Że za mało. Dobra, ciekawa sprawa. To musimy teraz, kurde, ogarnąć temacik. Nie ze mną te numery. Idę jeszcze. Nie musisz mi tego mówić. Hej. Idę zagadać z tym, bo mi się wydaje, że to może być on podejrzany, ten Paul. Wszystko, człowieku. To żadna tajemnica. A może kurde z jego gościem pogadam, z Huno? Nie. Dobra, jeszcze z kimś muszę pogadać. Co by mnie to kosztowało? Taratira tonga. Z Finem. Hej. Widzi i słyszy się to i owo. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za tym wszystkim? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcę porozmawiać z tym gościem. A czego od niego chcę? Powiedziałem dokładnie to samo. Mam dla niego ciekawe informacje. Nie jesteś w zmowie z tym klientem, prawda? O, widzisz? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. W żadnym razie. Dobrze. Powiem ci, co wiem. Po próbie zabójstwa chciałem odebrać swój kilof od kowala Huno. Nie było go tam jednak. No i? On zawsze tam jest. Według mnie to dość podejrzane. A wracając, powiedziałem. O. Dobrze. Huno! Uciekali jak zające. Byłem zupełnie. A co do próby zabójstwa Estebana? Tak? Wiesz, kto stoi za próbą zabójstwa? Oczywiście! To na pewno sprawka Emilia. Jak szalony biegał do kopalni i rył tam niczym kryt. Ale od czasu próby zabójstwa siedzi na ławce i wcale się z niej nie rusza. To jasne. Aby wejść do kopalni, musi mieć czerwony kamień Estebana. Ale pewnie już nie śmie spojrzeć mu prosto w oczy. Ale dlaczego Emilio życzył śmierci Estebanowi? Konfitura! A skąd mam to wiedzieć? Za darmola mi się wygadał. Może ma koleżkę, który chciałby zająć miejsce Estebana? Tak, to miałoby sens. Nie wiem. Ja pierdzielę. Kto opowiada takie rzeczy? Dobra. Uciekali jak zające. Hej, ty! A to, że zabiłem gościa, to hej, się nie... Hej, ty! Już z nim rozmawiałem. Wspominał coś o próbie zabójstwa? Mam się dowiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz coś o tej sprawie? Niewiele więcej niż ty. Sam szukam tego człowieka. Zamieniam się w słuch. Chcę, żebyś dobrze wykonał swoje zadanie. Masz znaleźć zdrajcę. A gdy go znajdziesz, zabij go. Dla mnie. Nagroda przypadnie mnie. Co nie za zapominaj, szmatasz? Że mam list gończy na ciebie. Rób swoje i spraw się dobrze. Wiesz, co się stanie w przeciwnym wypadku. Ja bym go, kurde, udupił jakoś. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Wiedziałem, że dojdziemy do porozumienia. Gdy dowiesz się, kto to jest, razem zabijemy drania. A teraz zjeżdżaj! Wiesz, co robić? Co wiesz o próbie zabójstwa? Hej, nie mam z tym nic wspólnego. Podejrzany jest mocno. Lenar powiedział mi o tobie kilka ciekawych rzeczy. Lenar? Ten gość to idiota. Na pewno to zauważyłeś. Powiedział, że nie byłeś w kopalni od czasu próby zabójstwa. Nic nie wiem. Zmówiłeś się z Senianem, tak? Jesteście w zmowie z Estebanem. Słyszałem, o czym gadaliście. Esteban ma nas gdzieś. Dlaczego mam ufać jego ludziom? Zostaw mnie w spokoju. Dobra, ciekawa sprawa. No to jakie mam szanse na znalezienie tego człowieka? Źle to widzę. Niektórzy zauważyli, że kręcisz się koło Seniana.
Musisz zrezygnować ze swoich kontaktów, inaczej nie znajdziesz osoby, która zleciła zabójstwo. No pewnie. Dokładnie. Co ludzie... O kogo? No to już było gadane. Paul... No to... Źle musi... No pewnie. Dokładnie. Snafik. Lucia, ty jesteś już... Byłaś, kurde, szmatą, a teraz zamiatosz. Hej! Dobra. Z nimi nie ma co gadać. Próba zabójstwa. Emilio uważa, że Lenar za idiotę, kurwa. Ja idę z nimi pogadać. Powiedziałem dokładnie to samo. To się nigdy nie zmieni. Emilio uważa Lenara za idiotę. To są niezłe informacje. Wcześniej czy później. Co do tego zadania? Zostawić. Słuchaj, mam. Wróć. Kurwa, co jeszcze? Z kim mam gadać? O, może z tym muszę pogadać właśnie. Bo może on chciał zabić Fisk. Podejrzany gość. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Słuchaj uważnie. Chcę, żeby coś z tym zrobić. Jasne? Mam własne problemy. Sam jestem poszkodowany. Jak to? Słono, zapłaciłem za moją ostatnią przesyłkę, ale nigdy do mnie nie dotarła. Jakaś świnia ją zabrała. Ktoś mi ją ukradł. I to jeden z naszych. Musiało się to zdarzyć. Co to za przesyłka? Paczka pełna wytrychów. Miała zostać odebrana od piratów, ale przechwycił ją gość imieniem Juan. O, Juan. A tyle złota za nią dałem. Coś tam ten z Juanem. Ten sukinsyn ukrywa się gdzieś na bagnie. To muszę do Juana iść. Może mi coś sprzeda. No, miał mieć te kły podobno. W końcu to była jego decyzja. Mnie i tak nikt nie pyta. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Znasz już moje zdanie. Idę jeszcze zagadać. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Bo Juno podobno nie było. Czekajcie, z Paulem coś pogadam. Juno jest podejrzanym w sprawie usiłowania zabójstwa. Nic o tym nie wiem. O! Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Pracujesz dla niego. Musisz coś wiedzieć. Nic nie wiem, naprawdę, muszę dalej pracować. O! O! Tutaj się coś dzieje mocno. Wiesz, co zrobi Esteban, gdy się dowie, że kryjesz Juno? Człowieku, Juno nic nie słyszy, bo on szlifuje. Widzi, słyszy się to i owo. Chwila. Pomęczymy go. To nie może być. Dobrze, a teraz powiesz mi wszystko, co wiesz, albo stłukę cię na kwaśne jabłko. Nie możesz mnie tak traktować tylko dlatego, że pracujesz dla szefa. Ależ oczywiście, że mogę. Nie zbliżaj się. Paul. Wiem tylko tyle, że Juno nie lubi Estebana. Działa mi na nerwy, opowiadając, że Esteban cały czas psuje mu interes. Nigdy nie komentowałem tych spraw. Mogłem się domyślić. Widzisz, to nie było takie trudne, prawda? To się nigdy nie zmieni. No to Juno. Był w sztok pijany. Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. He? Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Paul powiedział, że nienawidzisz Estebana. Czyżby? Coś jeszcze? Nic więcej. A teraz słuchaj. Zabieraj stąd swój tyłek, zanim przestanę nad sobą panować. Znasz już moje zdanie. Dobra, kurwa. Trzymam się od tego z daleka. Był w sztok pijany. Nikt nie chce wiedzieć. Powiem wam, że śledztwo dawidkowe trwa nadal. No to ja... Źle to musisz zrezygnować. No pewnie. Dokładnie. Czekajcie czas. No to... Źle to widzę. Niektórzy zauważyli, że musisz zrezygnować ze swoich kontaktów. Inaczej nie znajdziesz osoby. No pewnie. Dokładnie. Dobra. Snafik. Mięso pieczone. Hej. Wiesz co? Hej, ty!
Zastanowiłem się nad tym. Nie chcę z tobą współpracować. Do czego mógłbyś mi się przydać? Hej, chłopaki, patrzcie, kogo tu mamy. A! Wykończ go! Oddaj cios! Powiedz mi, dlaczego Senian zawołał: patrzcie, kogo tu mamy? Chodziło o nieuregulowany dług. Masz jakiś problem? Nie, skąd? Nie mam żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Ten gnojek pracował dla Estebana. Pomóż mi znaleźć człowieka, który zorganizował próbę zabójstwa. Nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli taki idiota jak Lenar zauważył twoje dziwne zachowanie, Esteban szybko coś zwącha. Ja? Cholera. Podam ci tylko imię. Nie powiem nic więcej. Słucham. Huno. Idź do Huno. Jaki masz problem z Estebanem? Ta świnia myśli tylko o pieniądzach. Co kilka dni ktoś zostaje pożarty przez pełzacze, ale Esteban nie chce wysłać do kopalni wojowniku. A dlaczego? Bo ci kolesie stanowią część straży Kruka, a on boi się im rozkazywać. Zamiast czyli tego już jest, moi drodzy, rozwiązane w połowie, patrzcie. No Senian, powiem ci tak. Fajny był z ciebie chłop. Po robocie. Nikt nie chce wiedzieć. Nie ze mną ten Mary. On myśli, że to takie łatwe. A moment, jeszcze raz. Idę do Snafa pogadać. Ty, biedaku, nawet złota nie miałeś. No to jakim? Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana. Człowiek, którego szukasz, uwierzy, że jesteś po jego stronie. Ale tak łatwo nie ujawni swojej tożsamości. Musisz wymyślić coś więcej. No pewnie. Dokładnie. Snafik, ty to jesteś. I kurwa się bawisz ze mną. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Mnie i tak nikt nie pyta. Hej, ty! To się nigdy nie zmieni. Wszystko w porządku? Powiedziałem ci wszystko! Dobra, Huno, gadaj, o co ci chodzi. Hej! Słyszałem trochę ciekawych rzeczy na twój temat. Znowu zaczynasz? Mam nadzieję, że tym razem to coś ważnego. Podobno w momencie zamachu nie było cię na stanowisku. Tak? Paul powiedział, że nienawidzisz Estebana. Czyżby? Coś jeszcze? Emilio zdradził twoje imię. Na pewno wiesz coś na temat... Ale ja jestem też konfiturą. Więc porozmawiałeś sobie ze starym Emiliem, co? Nie tylko on ciebie podejrzewa. O kurwa. Jak to? Jeśli stoisz za próbą zabójstwa, to zapłacisz za to. Chcę się dogadać ze zleceniodawcą zabójstwa. Nie wiem, ty mi powiedz. Jeśli stoisz za tą próbą zabójstwa, to zapłacisz za to. Jesteś idiotą! Naprawdę zamierzasz podlizywać się Estebanowi? Spadaj stąd. Hej, ty! Czego jeszcze chcesz? O kurwa! Gdyby to zależało to od nas, będzie ciulajsko. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Trzymam się od tego z daleka. Co do tego zadania? Słuchaj, wróć... Kto opowiada takie rzeczy? Wczytaj. A czemu? To nigdy nie zmieni. No to czekajcie, no to muszę iść. Co ja zapisałem? O kurwa. Dobra, nieważne. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Jeszcze podmieniłem plik. Dużo by mnie to kosztowało. No dobra, no to tak mam. Hej, ty! Czego jeszcze chcesz? Nie można na tym polegać. Pożałujesz! No to ciul. No to zawijam do Snafa. No dobra, ale czemu ja zepsułem? Czemu mówicie, że ja coś zepsułem? Po prostu jest taka możliwość, opcja dialogowa, więc taką wybieram. I czemu według... Bo wy, znając już docelowo, co się wydarzy,
wy już wiecie, że na przykład lepiej bym wyszedł na tym, jakbym inaczej powiedział. No ale ja sobie po swojemu wybrałem, że tak chcę. Hej, ty. No kurwa, no nie wiem, o co wam chodzi w ogóle. No to jakim? Musisz załatwić jednego z ludzi Estebana, ale tak łatwo nie ujawnisz. No pewnie. Dokładnie. Bo miałeś się zakolegować, a tak ci Snaf powiedział. No to mogę z kimś innym się zakolegować, nie? Hej, ty. Nie mów, że to nieprawda. A wracam, powiedziałem. Wszystko jest możliwe. Dobrze. Nie mów, że to nieprawda. Właściwie może być go tylko żal. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Był w sztok pijany. Żadna wielka sprawa. Powiedziałem dokładnie to samo. Nie wiem, ty mi powiedz. To wszystko tylko pogłoski. Tego jest więcej, wierz mi. Hej! Trzeba uważać na to, co się mówi. Powinien był wiedzieć lepiej. Powiedziałem dokładnie to samo. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ja bym tego nie zrobił. Nikt nie chce wiedzieć. Tak jakby brakowało mi zmartwień. To muszę tak zrobić misję Fiska, niestety. Nie, Esteban mi nic nie da. Muszę Fiskowi zrobić zadanie. Nie można na tym polegać. Może użyj zapomnienie, to chyba nie zadziała. Pokażcie. Ja bym tego nie zrobił. Czego jeszcze chcę? Tak, morda. Czego jeszcze chcę? Uważać na to, co się mówi. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Właściwie może być go tylko żal. To się nigdy nie zmieni. Dobrze. Hej, ty. Czego jeszcze chcę? Nic nie da. Nikt nie chce wiedzieć. Nic nie zbugowałem, ja teraz... Ale czy wy myślicie, że Estaban ma jedną osobę? Estaban ma więcej z ziomków. Więc ja muszę po prostu teraz iść z Fiskiem, pomóc Fiskowi. O co wam chodzi, no kurwa. Paczka pełna wytrychów, proszę. Jakiś Juan... Zwędził przesyłkę od Fiska, paczkę wytrychów. Ukrywa się gdzieś na bagnie. No i kurde, idziemy do Juana, nie? Trzymam się od tego daleka. A, jeszcze jedna rzecz, czekajcie. Hej, ty! Idę Juana znaleźć. Juan José Arcadio Morales. Elitarni gracze. Carlos hey. Montana, hej. Hej, to ty jesteś tym nowym, który pobił Franka. Żadna wielka sprawa. Tak, o co chodzi? Bo teraz ja muszę odwalać jego robotę. Co wiesz o próbie zabójstwa Estebana? Torus kazał mi wpuścić do obozu kogoś nowego, gdy zabójca będzie już gryzł ziemię, a Franco przysłał nowych kolesi. Hej, ja tylko wykonuję rozkazy Torusa. Nie wiem nic o samej próbie zabójstwa. To żadna tajemnica. Jak to jest być szefem myśliwych? Nie przypominaj mi o tym! Hej! Nie mów, że to nieprawda. Powinien był wiedzieć lepiej. No właśnie. Też tak gadam. Co on wie o służbie? Co on wie o zabijaniu? Był w sztokki. Widzi i słyszy się to i owo. Tak jakby brakowało mi zmartwień.
Dużo by mnie to kosztowało. Właściwie może być go tylko żart. Nikt nie chce wiedzieć. Co tu robisz? Szukasz czegoś? Roślin. Szukam roślin. Większość tego, co tu rośnie, można wykorzystać. Wiele ziół ma właściwości lecznicze, a bagienne ziele można palić. Zanim umieścili mnie za barierą, pracowałem u alchemika. Za co cię zamknęli za barierą? Eksperymentowałem z różnymi miksturami, które wpływają na umysł i pozwalają nim manipulować. Ignac, mój mistrz, wypił kiedyś jeden z moich eksperymentów zamiast wina. Magowie zesłali mnie do kolonii karnej za prowadzenie badań w zakazanej dziedzinie. O kurde. Co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Tylko ludzie Kruka byli tam od początku. Jak się tu dostałeś? Myślę, że tą samą drogą co ty. Z piratami przez morze. Dokładnie. Ta dolina jest niedostępna. Tak samo się właśnie tam dostałem. Można się do niej dostać tylko morzem. Dokładnie. Kiedy zwykle potrzebują nowych ludzi? Gdy jest ich za mało, gdy kogoś zabije kopalniany pełzacz, potrzebują drugiego na wymianę. No i czasem chłopaki się pozabijają, ale ostatnio nie jest tak źle. Kruk zdołał to jakoś zorganizować i pilnuje, żeby w kopalni nie pracowali wszyscy naraz. Nie mam pojęcia, jak to dokładnie funkcjonuje. Nigdy tam nie byłem. Fortuno sprawia wrażenie obłąkanego. Myślę, że jakaś mikstura może przywrócić mu pamięć. Fortuno? To jeden ze służących Kruka. Teraz to tylko wrak, a wszystko z winy Kruka. Kruk? Nigdy o nim wiele nie myślałem. Dobra. Niestety nie mogę ważyć mikstur tutaj, na bagnach. Mógłbym przyrządzić miksturę. W obozie jest odpowiedni stół. Gdybym tylko miał przepis. Lepiej bądź ostrożny z tym przepisem. Ważenie mikstur to niebezpieczne zajęcie. Jeśli użyjesz nieodpowiednich składników, albo coś pójdzie nie tak, mikstura będzie śmiertelną trucizną. Będę uważał. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie mam na to czasu. Przyszedłem tu zdobyć trochę złota. Na razie, dopóki nie wpuszczą mnie do obozowiska, zarabiam na handlu ziołami. Mogę jednak zaopatrzyć cię w mikstury. O! Pohandlujmy. O! O! Wszystkie kupuję. Wszystkie kupuję. Wszystkie. No i dobre. Rdest. A tam jest jeszcze w środku, w obozie, jest portal. Dobra, teraz jest pytanie, gdzie ten Juan? Czy jak on się tam nazywa? To może jest Juan. W piździe. Logan. Hej, ty! Patrzcie państwo, nowa twarz! Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Franco mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. A co za to dostanę? Franco pozwoli ci tu gnić, jeśli nie będzie dla ciebie lepszego zastosowania. Chcesz wejść do obozu? No to musisz pomagać. Same słowa nie przybliżą cię do celu. Poza tym mogę ci pokazać, jak patroszyć te bestie. Nie sądzę jednak, żeby Franco wpuścił cię do środka tylko dlatego, że zabijesz parę węży. Jest tu sporo ludzi, którzy już trochę czekają. I lepiej będzie, jeśli następną osobą, która wejdzie do obozu, będę ja. Czym jest obóz? Pytanie powinno brzmieć, czym nie jest obóz? Bez węży, bez mokrych dziur, no wiesz, bez bagna. Zamiast tego mają gorzałe i złoto. Chodźmy zabić parę błotnych węży. Jezu, co wygląda to na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i... Cii. Słyszałeś? O. Słyszę je. Rozumiem. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej.
Dobra, idą się ciulać. Logan, chcę zobaczyć, jak się bijesz. Logan, ty jesteś frajerem. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Nie ma czego plądrować. Nie wiem, nauczyć się tego? Wyjmowania tych kłów? Czy da się je kupić? No podobno da się je kupić. Może on ma coś na sprzedaż? Pokaż mi, jak pan... Jeśli chcesz się... Jeśli będziesz patroszył bagienne węże czy jaszczurki... Walić to. Przyjdę później. Nie uczę się. Skończ wreszcie z tym czarowaniem. Ale stary, ja się leczę. Chcesz dostać? Natychmiast przestań! No tam się nie opłaca iść, bo tam już byłem. Chociaż mogę ściulać go. Zabij go, może ma kły. One chyba coś zadają obrażenia. Wężyk. Uważaj! On, ej, czat, on nigdy nie słucha? Nie, nigdy nie słucham. Dlaczego? Dlaczego miałbym słuchać ludzi z czatu? Co ty to? To ja streamer jestem, czy co? A jest zbugowane coś. Nie no, co jest z tą bronią? Come on! Co? I mi się wcale nie podoba, jak to combo wbiłem. On teraz wolniej atakuje. Ja mam w dobrej pozycji, ja nie spamię. Ja nie naciskam cały czas. Staram się mieć w dobrej pozycji. No to jeszcze za chwilę wypróbujemy.
Zbierz ciało tego węża przed tobą. Niczego tu nie znajdę. Ciekawe. Nic tu nie ma czego plądrować. Dwadzieścia jabłek zjadłem, nie 25. Ale nie trzeba ich zjeść w jednym momencie, jedno za drugim, nie? Po prostu. Przyjdę później. O, Tom. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem. Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować. Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw mi to, Tom załatw mi tamto. A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował. O! W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Huno i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy. I że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, że to on za tym stoi, będę martwy. Dlatego nie wracam do obozu. Coś jeszcze? He? Przeważnie siedzę tutaj i liczę kamienie. Daj mi skrzynkę, gościu. Będę spał na twoim łóżeczku. Ale tutaj zaświerszczyło. Niczego tu nie znajdę. Masz tu goblinie. Ostcór Wesyn. O kurwa, dupło. Ohoho! Wesoło! O, ciulinges. Ohoho!
Moja szczurka mnie zabije, bo ich jest za dużo, no. Prawdziwy gotik zaczyna się od Arkanii. Żefton, ty jesteś dobry wariat. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Zapal światło. Nie ma czego plądrować. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dwój. Nie mamy klucza. Jakaś tam świątynia to jest. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Czyli nie otworzę tej skrzyni. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu. No tu nie ma żadnego klucza. Może tutaj jakiś kluczyk. Nie. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. To żaden strażnik nie miał klucza. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Dokładnie. No to nie ma. Nie ma czego plądrować, nie ma. O kurwa. O, ten miał klucz. No to faktycznie. Zobaczmy skrzynkę. Zielona kamienna tablica. Czekajcie, zielone kamienne tablice, po co to komu było?
Zielone tablice chciał chyba Saturas. Albo Nefarias. Saturator. A, jakie kombo, żem tutaj przyrządził. O, to teraz kombo wchodzi. Dobra, ja wam powiem, wszystko fajnie, nie? Ale robimy przerwę. I w ogóle muszę tego Juana znaleźć, tylko gdzie? No, ja jestem tutaj. Ten Juan musi być gdzieś na południu, albo jeszcze w prawo. W tym kierunku trzeba iść do tego Juana, Juana. Dobra, przerwa, czekajcie. To jeszcze z 5 godzin pogramy. Przed przerwą. O kurwa. Ich skuszy trzeba robić? Pierogi ci wyszły dobre? Z czym są te pierożki? Ruskie, ruskie. Ta... O kurwa, ale czekajcie, nie no. A, Juan, czekaj, nie, nie, nie. Wczytajmy, bo ja muszę zbroję zmienić. Czekaj, Juan. José Arcadio Juanos. O. Siema! Hej. Co słychać? Czego chcesz? Masz mi coś ważnego do opowiedzenia? Jeśli nie, to zabieraj się stąd. W przeciwnym razie mój kolega ci dołoży. No, na pewno. No, to chcesz czego? Podobno masz wiele ciekawych rzeczy. Naprawdę? Esteban żartuje sobie ze mnie. Odwaliłem całą robotę i siedzę w tej brudnej dziurze. A on po prostu przysyła kogoś po te rzeczy? Kto ja jestem? No, magazynier? No i co? To nie mój problem. To będzie twój problem. Chcesz odebrać towar? Świetnie. Możesz go ode mnie kupić. Weź złoto od Estebana, Kruka, albo kogo tam chcesz. Nie obchodzi mnie to. Jak ktoś chce mieć towar, musi za niego zapłacić.
Nie przychodzę od Estebana. Och, w takim razie... poczekaj sekundkę. Masz na ramieniu jakiegoś robaka. Co? Czekajcie, bo ja chciałem z nim pohandlować pier... A, dobra. Dobra, jeszcze raz. Pierwszy z nim pohandluję. Chcę zobaczyć, czy coś ma na sprzedaż. O bogowie, walka. To musiało się tak skończyć. O! Ale mi się kichnęło. Przepraszam, że kichnąłem do mikrofonu. Teraz jesteście wszyscy zarażeni. Czego chcesz? A on... No i co? To weź złoto od... Pokaż... O, właśnie. Dobra, gościu. Nie przy... O. Nie pozwól na to! A ty, gościu, coś mu pomogłeś w ogóle? Ty mu nie pomagasz? Powiedz mi. Ale tam kurwa. No i Juan leży. No i co to za paczki tam mamy? Pokażcie, unboxing czy nie? Brzęcząca paczka, w środku jest wytrychów. Dobra, a to naprawdę ciężka stal. Czy ja coś z tymi paczkami muszę je otwierać, czy ja mam je całe zostawić? Ja se zapiszę, zobaczę co tam jest. Dwunaście wytrychów. Dobra. Zimny Juan. Dobra, kochani, robimy przerwę. Robimy przerwę, zaraz wracam do was. 3 minuty przerwy, ale tutaj się słońce zrobiło, pogoda się robi bardzo ładna. Także, moi drodzy, robi się piękna pogoda, w związku z czym oglądajcie dalej streama, subskrybujcie, lajkujcie, dołączajcie do grupy naszej na Facebooku, bo wychodząc na dwór możecie sobie tylko problemów przysporzyć. 3 minutki przerwy robimy. Zaraz wracam.